Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to poruszyło się. Modlitwa dzisiejszym tekstem uświadomiła mi niesamowitą wrażliwość świętego Jana Chrzciciela, który był pod sercem Elżbiety na sprawy Boże, na wizytę Maryi i Jezusa, który już był pod sercem Miriam. I słuchajcie, to co chyba jest największym problemem dla nas dzisiaj, ludzi XXI wieku, i największym wyzwaniem ewangelizacji, nie są tak zwani ludzie niewierzący. Największym wyzwaniem jest obojętność religijna. Bo wielu dzisiaj mówi, mnie to nie interesuje. Szanuję księży, kościół, Ewangelię, historię Jezusa z Nazaretu. Jestem wierzący, ale nie interesuje mnie sprawa Kościoła, nie interesuje mnie, nie wiem, właśnie takie czy inne gadanie. Pamiętam, w jednej z parafii głosiłem rekolekcje wielkopostne i jeden z księży wikariuszy mówił mi, uczę w szkole, gdzie mam fantastyczną młodzież, gdzie oni wszystko ze mną zrobią, przygotują grup pański, pójdą ze mną na jakieś akcje, nawet ewangelizacyjne, jako wolontariusze, ale mówią, Kościół nas nie interesuje, msza nas nie interesuje. Szanujemy to, ale nas to nie interesuje. Pamiętam, wiele lat temu byłem w postulacie i przyjechał do nas jeden z księży pracujących w niemieckiej prowincji, księży Sercanów, i mówił o młodzieży, która jest licznie zgromadzona przy parafii, ale o ile potrafi przyjść w sobotę po to, by właśnie pomóc na przykład na stołówce, czy zorganizować festyn parafialny, to o tyle w niedzielę na mszę już nie przychodzą, bo ich to nie interesuje. Wtedy nas to gorszyło. Dzisiaj doskonale rozumiem, o czym ten ksiądz mówił. Taka wrażliwość, jaką miał Jan, gdy poruszył się pod sercem Elżbiety na widok Miriam, to wrażliwość na sprawy Boże, której trzeba życzyć współczesnemu człowiekowi. Ale także prośmy Boga dzisiaj, abyśmy sami nigdy tej wrażliwości nie zatracili. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.